robisz tutaj? Kim jesteś? Kogo spotykasz? Dzisiaj nie jest już tak fajnie, bo pada deszcz, ale cały czas czekamy na panią Stanisławę, która była wczoraj. O niej mogę opowiedzieć. To była taka starsza pani, nie wiem ile miała lat, ale mniej więcej 80-90. Ja opowiadała się w 31 roku. A no to ile? To 80 ponad. No i opowiadała nam historię, była harcerką w czasie wojny i mniej więcej godzinę czasu recytowała nam wiersze Gałczyńskiego. Mickiewicza też, ale głównie lubiła Gałczyńskiego, tak? Patriotyczne głównie. Rozmawiała z nami i w ogóle. Potem opowiadała nam, że jeździ na różne konkursy recytatorskie i bardzo to lubi. No i na koniec w ogóle nas uściskała i powiedziała, że w nas się zakochała i wróci. Także jest bardzo pozytywnie. Dużo nam dała siły. Zostańcie tutaj, bo ona jeszcze tutaj. Ona dzisiaj wróci. Obiecała, że powiedziała, że jest trochę zmęczona. A to była bardzo elegancka starsza pani, wiecie, obsesja i tak dalej. No to już trochę mogła nie mieć siły, ale dzisiaj powiedziała, że przyjdzie. Więc czekamy na nią.